Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Solidarnej Polski dotyczące ustanowienia roku 2013 rokiem osób niepełnosprawnych. Bardzo pragnę podkreślić tutaj z tego miejsca, że bardzo cieszy mnie i nasz klub to, że w roku 2013 będziemy jeszcze bardziej wspierać osoby niepełnosprawne, że zwrócimy jeszcze większą uwagę na ich aktywizację, aktywizację społeczną, aktywizację zawodową. Trzeba przyznać, że przez ostatnie 20 lat wiele zrobiono w tym kierunku, wiele zmieniło się na lepsze, począwszy od chociażby infrastruktury, która jest coraz w pełniejszym stopniu dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również przez aktywizację tych osób, aktywizację życia społecznego, ułatwienia w życiu zawodowym, w dostępie do pracy. Oczywiście nie zawsze wychodzi to tak, jak myślę, wszyscy byśmy chcieli, jakakolwiek partia czy siła polityczna jest u władzy, chciałaby, żeby te ułatwienia i to pełne uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych było jak największe. Tutaj wspomniano już piękny przykład naszych paraolimpijczyków i ten też gest w ich stronę, zrównanie tych świadczeń. To są rzeczy bardzo ważne. I cieszy mnie, że w roku 2013 będziemy tym sprawom jeszcze bardziej się przyglądać. Będzie okazja do tego, żeby mobilizować zarówno instytucje państwowe, instytucje samorządowe, jak też przedstawicieli biznesu prywatnego, indywidualnego do tego, aby dać szansę, szczególnie tutaj mówię o życiu zawodowym, osobom niepełnosprawnym, bo sam wiem z własnego doświadczenia kierowania jednostkami, że osoby niepełnosprawne są naprawdę wspaniałymi pracownikami. Każdy dzień w pracy je cieszy, wykonują swoje obowiązki bardzo sumiennie i z wielką radością. To też jest ważne, to cieszy i mam nadzieję, że to wszystko będzie szło dalej w tym dobrym kierunku, ale że może ten 2013 rok właśnie dzięki temu, że będzie rokiem osób niepełnosprawnych, jeszcze zintensyfikuje i przyspieszy te działania. Jedyną taką ciemną stroną, którą muszę tutaj powiedzieć przy tym, no jest też ubolewanie z mojej strony, że poprawka na komisji złożona przez panią poseł Bobulę dotycząca osób niepełnosprawnych, ale jeszcze nienarodzonych nie została przyjęta, ale myślę, że dojrzymy do tego wszyscy, aby przyjrzeć się tej sprawie jeszcze raz i może spróbować to w najbliższym czasie zmienić. Niniejszym jednak oświadczam, że Klub Solidarnej Polski całkowicie popiera tą ustawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.